Cześć kochani, witam na kanale. Dzisiaj robimy wyzwanie finansowe oraz wyzwanie 100 kopert i dochodzi nowy segregator, ponieważ troszeczkę przyrosły mnie koszty wyprawki szkolnej, a raczej tego, co było poza oficjalną wyprawką szkolną dla mojej środkowej córy, czyli prócz wszystkich książek i przyborów szkolnych. Przypomnę, że to tylko zerówka. Doszły koszty stroju na WF, obuwia, trzy pary. Tak, jedne do szkoły, jedne po szkole i jedne na WF. Doszły też koszty związane z ubraniem dziecka, z obiadami w szkole, z komitetem rodzicielskim, koszty wycieczek, koszty wyjść, koszty składek miesięcznych, koszty nawet biletów miesięcznych, żeby dowozić dzieciaka do szkoły i ze szkoły. No powiedzmy, no nie byłam aż na tyle przygotowana i dlatego na przyszły rok postanowiłam się przygotować. Co prawda miałam troszeczkę inne plany na ten segregator, ale że w przyszłym roku cała trójka moich dzieci będzie już uczęszczać, ponieważ mój syn chodzi do OREW-u jako takie zajęcia takie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, jest dzieckiem niepełnosprawnym na diecie ketogennej, to jakby on chodzi do ośrodka już od iluś lat. Praktycznie połączone to są zajęcia z nauką samoobsługi, a także rehabilitacja różnego rodzaju, która usprawnia jego chód, jego funkcjonowanie. Środkowa córka zaczęła zerówkę, tą oficjalne przygotowanie przedszkolne, zwane zerówką, w wieku 6 lat, czyli takim starym, tradycyjnym systemem. A moja czterolatka na przyszły rok idzie do przedszkola, które będzie stanowić też podstawy takie zerówkowe, żeby mogła iść do pierwszej klasy w wieku 6, a nie 7 lat. Dzięki czemu obie córy będą zamiast różnicy 2 lat będą rok po roku ze sobą w tej samej szkole. Głównie dlatego, że mieszkam na wsi, gdzie dojazd do szkoły jest dość ciężki i niepozorny. A z drugiej strony ja mam możliwość dzięki meldunkowi właśnie zapisać obie córy do mojej podstawówki, do której też ja chodziłam i jest to dla mnie niesamowite ułatwienie, bo blisko mieszkają też moi rodzice, którzy pomagają mi, żeby te dzieciaczki jakoś do tej szkoły mogły chodzić, więc pomoże mi to niesamowicie, bo będą w jednej szkole i tylko z rokiem różnicy, więc podejrzewam, że także na podręcznikach będzie mi troszeczkę łatwiej, a jednocześnie obie się rwą, żeby chodzić do szkoły. Ta starsza jak zaczęła, to codziennie już wstaje o 7, mimo że zajęcia zaczyna przed 9 i już nie może się doczekać, a młodszej jej optymizm się zaczął udzielać. To tak skrótowo, co u nas, trochę chaotycznie, bo ta organizacja wszystkiego jest trudna na samym początku, ale zaczniemy właśnie od czerwonego segregatora. Przygotowałam sobie tutaj na start 150 zł. To jest taki mój jakby pomysł, jak tu ogarnąć i jak wykorzystać właśnie koperty, które przyszły kiedyś mi z portfelem bodajże lub z jednym z segregatorów. Jak zamawiałam jeszcze na jakby aktualne na tamte czasy. I zaczynamy sobie od września. Zaznaczyłam już tutaj wcześniej, przed nagraniem, które pozycje jakby, żeby zbierało mi 150. Cel na wrzesień to 300 zł. Ogólny cel chyba był około 3000. I powiem szczerze, jest to kwota, która no, na pewno się przyda i pokryje te potrzeby. I sobie tylko włożymy właśnie te 150. Wcześniej z jednej z kopert wakacyjnych też były środki, ale je przerzuciłam na kolejny cash stuffing, ponieważ zmieniło mi się jakby zapotrzebowanie. Czy one właśnie były chyba w majowej kopercie? Tak, chyba w majowej właśnie, bo widzę, że nawet jest tu jeszcze niedomazane do końca. Ale właściwie zaczynam od września i to jest z pierwszej części wypłaty. Już jest wpisane, że jest dodane i tutaj jeszcze dołożymy sobie właśnie na koniec miesiąca, żeby to wrześniową kopertę zamknąć.
A cel jednak jest troszkę inny. Nie tam, ile dam radę, tylko faktycznie tutaj będę jechać już jakby od września tymi kopertami, tymi wyzwaniami na 100%, bo nie powiem, naprawdę zaskoczyło mnie ilość tych dodatkowych kosztów. I zrobimy sobie jeszcze czarny segregator i właśnie wyzwanie. Tu będziemy akurat zapełniać dwie koperty. Numer 42 i 52. I mam pieniążki, które mi jeszcze zostały, czyli razem 94 zł, ale to na później. Leżą sobie po prostu z boku. I do jednego z wyzwań piąteczka, która też się przyda. I to poczeka sobie na koniec. To nie są pieniążki z portfela. Po prostu z pierwszej części wypłaty zostało mi tyle, ile zostało. Już popłacałam większość rachunków, większość zobowiązań. Portfel jest jeszcze nie do końca wykorzystany, dopiero zaczęłam i powiedzmy po opróżnieniu i ponownym zapełnieniu też dopełnimy koperty, a tu po prostu wykorzystałam tą różnicę, żeby przyspieszyć trochę wyzwanie. Nic się nie zmarnuje. Mamy tutaj 50. 70, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 220 zł. Powinno się wszystko zgadzać. I zaczynamy od dziesiątki. Nie będziemy teraz nic kolorować. Tak jak mówiłam, filmy by trwały za długo. Będziemy tylko zapisywać. Jeszcze spojrzę, czy dzisiaj na pewno jest ta data, którą myślę. Dajcie mi sekundkę. No cóż, już powiedzmy nie 16, a 17, bo już po północy. Wiecie, że ja tu jestem w ogóle nocną osobą. I szczerze, tylko o tej porze jeszcze funkcjonuję. Zwłaszcza, że to nieliczna pora. W ciągu mojej doby, kiedy dzieciaki są cicho, nie przeszkadzają, nie krzyczą, nie biegają i nie robią hałasu, a no, aparat wszystko i tak by zebrał, więc mnie byście nie posłuchali, a co najwyżej moich dzieciaków. I włożymy sobie tutaj dyszkę. Nie wiem, może nawet sobie jakoś ładnie rozłożymy. Poproszę tylko o chwilkę na troszkę herbaty. Mam czerwoną herbatę, niesłodzoną. Całkiem fajna. Coś nowego, co znalazłam w moim ulubionym Lidlu. Ale oficjalnie można powiedzieć, że rozpoczęłam już sezon jesienny, mimo że pogoda jest piękna, a mnie już od 2 dni nachodzi po prostu na picie ciepłej herbaty. Słuchajcie, nie wiem czemu. Jestem ogółem kawoszką, ale tutaj kawa poszła w odstawkę, a z kolei herbatka jak najbardziej. Może sobie obrócę ten segregator troszeczkę tak no bardziej na poziomo. Zrobię sobie to troszkę miejsca, wygospodaruję. Wiem, że wyzwanie jest pionowo, ale tak chyba będzie lepiej widać, co? Słuchajcie, ciężko się też nagrywa po nocy. Światło nie jest tak wspaniałe jak za dnia. No ale coś kosztem czegoś, albo spokój i cisza i możliwość w ogóle usłyszenia jakiejś rozmowy ze mną, albo krzyki i wrzaski, jak to przy trójce. Więc zaznaczamy sobie 17.09, już po połowie września. I tutaj damy sobie 20 zł na razie, więc będzie już 60. Dziesiąteczka ma 30, dwudziestka 60. Zaraz dołożymy. Sobie zrobimy troszeczkę zbliżenie, żeby było też łatwiej widać. Mam nadzieję, że widać. 30 zł to właśnie wyzwanie, które też nie jest jakoś specjalnie dopieszczone, ale no będziemy też tutaj dokładać. Właściwie chyba wszystkie uda się zapełnić tym razem. Wyzwania, choćby po troszku. I wtedy mamy tutaj nie 30, a 60. 30, 50
i 60. Zdamy też tutaj sobie pierwszą 40. Też 20 i 40. Kto już mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, że u mnie zawsze 20 to jest po prostu zawsze pewniak, bo mam mój bankomat, który naprawdę chyba mnie lubi, bo zawsze wypłaca mi tylko w drobnych nominałach. Nieważne, czy wypłacę 200, czy 500, czy 180, zawsze dostaję tylko 20. Czasem się szarpnie na 50, ale raczej rzadko, rzadko. 50 dokładamy, już mamy 150 w tym wyzwaniu. Daleka droga do kwoty 2,5 tysiąca, ale kroczek po kroczku, pamiętajmy, wszystko się sumuje. 52 tygodnie. Tutaj sobie włożymy może nie tak jakoś super dużo, bo tylko 20 zł. Ale mamy już 240. Powiedzmy, 1/6 prawie jest. Bingo też dostanie 20, myślę. Ale jeszcze sprawdzę na moją rozpiskę. Nie, bingo dostanie, słuchajcie, tylko 10 zł. I tutaj sobie od razu może też zaznaczymy i zapiszemy. Bingo będzie 10, więc razem mamy tutaj 30. I weźmiemy sobie numery. No właśnie, słuchajcie, jakie numery sobie weźmiemy? Może te 3, 10 i 7. Będzie wtedy równo 10. I siódemkę mamy tutaj na dole tego samego rzędu. Elegancko, 6 pozycji już zaznaczonych w tym wyzwaniu. No i teraz mamy puzzle. Puzzle właśnie dostaną 25, ponieważ tutaj jest to wyzwanie z piąteczkami. Łatwiej by było dać 50, ale akurat tym razem nie mam takiej możliwości, więc mamy tutaj 125, a przynajmniej teraz powinno tak być po dodaniu tych 25. I wyzwanie tutaj mamy jeszcze z kopertami i tutaj sobie włożymy w jednym 10, to będzie już 30, będę na razie tego zakolorowywać, bo ten filmik i tak już prawie 15 minut ma, więc tylko zapiszę, bo pamięć jak pamięć, ale wypaść może łatwo wszystko, a co zapisane, to zapamiętane, nie? I ostatnie wyzwanie w segregatorze czarnym. To jest 100 kopert w wersji papierowej, bo mam jeszcze pudełkową. Tu idzie 20. Czyli razem 40. I wyzwania już za nami. Części segregatorowej, czarny segregator i do łask wraca czerwony z mocnym postanowieniem zapełnienia.
I zostają nam jeszcze koperty. Ten wygląda tak. Ja już sobie tutaj zakolorowałam, że będę zapełniać dwie koperty, 42 i 52. Więc to mogę sobie włożyć z boku. Chciałam móc przeatakować troszkę większe kwoty, więc wszystko, co takie jest już bliżej połowy lub za połową, jest mile widziane. I mamy 52 i dwie 40 i dwójkę jako 42. Tak to wygląda z drugiej strony. Tak jak już mówiłam nieraz, pleski są przejrzyste. I szukamy tylko miejsc, żeby włożyć wszystko na miejsce. 41, mam też to 42. I szukam miejsca na, o proszę, już 51 i 52. Poszło szybko i sprawnie. Zamykamy wieczko i gotowe. Może jeszcze poprawię tylko na szybko. I wyzwanie 100 kopert idzie dalej. A w następnym filmiku zaraz Wam jeszcze nagram cash stuffing dwóch segregatorów. Pozostałe trzy będą już na koniec miesiąca. Pa!